Dzisiaj w filmie pokażę Wam coś zupełnie innego niż poprzednich. Będzie to urządzenie, które mieści się na takiej oto płytce. Urządzeniem tym jest Minimig. Historia Minimiga zaczyna się w roku 2005. Chociaż oczywiście zaczyna się dużo wcześniej, wtedy kiedy w głowie paru pasjonatów narodził się projekt, który później stał się Amigą. Ale w tych czasach było to już zamieszką przeszłością. A więc w roku 2005 inżynier Dennis von Veren opracował projekt komputera, który jest trochę jakby klonem Amigi, gdzie na jednej małej, zgrabnej płyteczce umieścił mikroprocesor, który oczywiście jest sercem każdego komputera, pamięć, z którą ten mikroprocesor się komunikuje, w której przechowuje swoje programy i dane, a cały chipset Amigi, który jest oczywiście sercem tego komputera, znajduje się w tym oto specjalizowanym układzie FPGA, którym jest Spartan 3 firmy Xilinx. Poza tymi układami na tej płytce możemy zobaczyć mikrokontroler PIDS, który zajmuje się zarządzaniem, który zajmuje się tutaj załadowaniem oprogramowania dla układu Xilinx w momencie startu systemu. Tu się umieszcza kartę SD, gdzie znajdują się wszystkie niezbędne pliki. Tu mamy wejścia joysticka, tu podpinamy klawiaturę i myszkę. I tak to wyglądało na początku lat 2000. Nie będę opowiadał jednak w tym filmie o tym dosyć już starym projekcie, ponieważ projekt Minimig się ciągle rozwija, od roku 2005 znacznie się zmienił. I w zeszłym roku zainteresowałem się po raz kolejny tym projektem i okazało się, że no, w tym momencie już była płytka w wersji 1.97 i tutaj ta płytka nam się już znacznie powiększyła. Dlaczego? Zaraz okaże się jasne, ale widzimy znowu, tutaj akurat jest miejsce, płytka jest akurat niepolutowana. Mamy znowu układ Spartan 3, w którym znajduje się jakby cały chipset Amigi. Pamięć, której tutaj jest więcej niż w przypadku poprzedniego Minimiga, tam było 2, teraz jest 6 MB. Dużą zmianą jest procesor, który poprzednio był to w małej kwadratowej obudowie QFP, był to procesor 68000, ale w wersji 3V. Obecnie umieszczony jest tutaj procesor identyczny jak w Amidze 500, co daje pewne dodatkowe możliwości. Ale co ja Wam będę opowiadał o urządzeniu na takiej niegotowej płytce, skoro oczywiście mam gotowe już urządzenie. No i tutaj mamy już gotowe urządzenie. Od razu widać, dlaczego zdecydowano się na powiększenie płytki. Tym razem ona jest w standardzie Mini ITX, czyli 17x17 cm. Mamy otwory na śruby montażowe. Mamy z tyłu panel ATX ze wszystkimi złączami, które przeniesiono na jedną stronę płytki. I rzuca nam się w oczy przede wszystkim zmiana obudowy, w której znajduje się procesor. Poprzednio był to 3V procesor 68SEC000. Tutaj mamy zwykłą wersję. Zwykły, stary, dobry 68000, 5V, dokładnie taki sam jak w Amidze 500. Mamy 6 MB pamięci, mamy ten sam układ Spartan 3, w którym zaimplementowane są wszystkie układy specjalizowane Amigi. Mamy rozbudowaną sekcję zasilania, ponieważ mamy tutaj w tym urządzeniu do czynienia aż z 4 napięciami, 5, 3,3, 2,5 oraz 1,2 V. Mamy tutaj część odpowiedzialną za wejście-wyjście. I tutaj mamy mikrokontroler, który steruje całym urządzeniem. Poprzednio był to PIDS w starych wersjach. Już od dłuższego czasu w nowszych Minimigach jest to mikrokontroler ARM, który daje o wiele większe możliwości. Zapewne wielu może się zdziwić, co tutaj w tym panelu, który tutaj wydrukowałem, robi taka dziwna wypustka. To też wyjaśni się w trochę późniejszym momencie. Z rzeczy, które tutaj widać, widzimy jeszcze zasilacz. Jest to zasilacz Pico PSU. Samo urządzenie nie wymaga takiego zasilacza, ponieważ tutaj mamy złącze zasilania. Tutaj możemy podłączyć między plus 5 a plus 12 V. W moim przypadku zadziałało mi to tylko z zasilaczem plus 12 V. Może po prostu te o niższych napięciach miałem zbyt słabe. Nie wiem. W każdym razie ja zdecydowałem się na zasilacz typu ATX, a to dlatego, że dzięki temu mamy przycisk on-off, który tutaj mam w tej obudowie.
włączone. Dzięki możemy sobie jednym naciśnięciem włączyć, kolejnym wyłączyć. W przypadku używania tego złącza byłoby to włączam zasilacz, działa, włączam, przestaje działać. Moim zdaniem jest to mało eleganckie. Kiedy spojrzymy na tylną ściankę urządzenia, zobaczymy wszystkie złącza, w które jest ono wyposażone. Mamy omówione już złącze zasilania. Tutaj widzimy dwa porty joysticków, tak jak w oryginalnej Amidze. Tu widzimy złącze serial w standardzie DB9, tak jak w PC-tach. Można tutaj sobie robić dokładnie to, do czego służy serial w Amidze. Mamy tutaj wyjście audio w formie mini jacka. Mamy wyjście sygnału wideo VGA. Przy czym przełącznikiem na płycie ustawiamy sobie 15 albo 30 kHz, czyli można wprost używać monitorów VGA. Nie muszą być wcale multisynchroniczne. Oraz mamy złącze myszki oraz złącze klawiatury. Jeżeli chodzi o zasilanie, to gniazdo zasilające zasilacz Pico PSU umieściłem w przeznaczonym dla tego miejscu w obudowie. W ogóle, jeżeli jesteśmy przy samej obudowie, to z niej jestem szczególnie zadowolony, ponieważ za około 150 zł udało mi się kupić na pewnym znanym chińskim portalu z stosunkowo niedrogimi rzeczami taką oto zgrabną obudowę aluminiową, która od góry jeszcze jest wyposażona w szkło. Jak to wszystko potem skręcimy, to zobaczymy, jak to się prezentuje w pełnej okazałości. No więc co? Możemy to podłączyć. Zobaczymy, jak działa. A, jeszcze zapomniałbym, bardzo ważną rzeczą jest tutaj karta SD. Na tej karcie SD, tak samo jak w pierwszych wersjach, znajdują się pliki niezbędne do działania układu Spartan. Znajduje się tam również Kickstart, który niezbędny jest dla działania samej Amigi, którą tutaj mamy do czynienia. Podpinamy więc wszystkie niezbędne urządzenia. Klawiaturę. To jest standard oczywiście PS2. Myszkę. Monitor. Oraz 12-woltowy zasilacz. Możemy włączyć zasilanie. Uruchamiamy więc Minimiga. Najpierw wczytywany jest plik, który konfiguruje układ Spartan, następnie Kickstart i wtedy procesor może zacząć wykonywać swoją pracę i nasza, no nie bójmy się użyć tego słowa, Amiga, może rozpocząć działanie. W tym momencie wczytywany jest plik o partycji, który po prostu udaje twardy dysk. No i wszystko, jak widać, się nam pojawi na ekranie. Po pierwsze, jaka jest prędkość emulowanego komputera? A więc odpalamy Symfo. A widzimy standardowy ekran. Tam Speed. No widzimy, że procesor jest 0.10, gdyż taki umieściłem w urządzeniu. Prędkość 1.42, czyli to jest prędkość właśnie Amigi 500 z właśnie procesorem 68.0.10, taktowanym standardową częstotliwością 7 MHz oraz pamięcią dodatkową FAST. I jak sobie tutaj klikniemy na zakładkę memory, możemy się przekonać, że tutaj rzeczywiście pamięć FAST się znajduje. Jest w tej pamięci 2 MB. 1,5 MB pamięci slow, czyli dla komputera również fast, oraz 2 MB pamięci chip. No, czyli tak naprawdę mamy do czynienia tutaj z Amigą 500. Powiedzmy sobie, nic szczególnego. Tutaj możemy jeszcze sobie zobaczyć menu systemowe Minimiga, które wywoływane jest naciśnięciem klawisza F12 na klawiaturze PC-owej i pokazuje nam się takie tu przeźroczyste menu, gdzie w pierwszej zakładce możemy sobie wybrać jakąś tutaj dyskietkę, a na przykład
z dyskietek instalacyjnych systemu 3.2. O, proszę. Pojawiła nam się ikonka tej dyskietki. Oczywiście możemy sobie w dowolnym momencie wyłączyć to menu. I możemy zobaczyć, co tam akurat na tej dyskietce się znajduje. O, widzimy, że są to dodane do systemu 3.2 podkłady na Blood Workbench. OK, teraz możemy usunąć, znika nam. I teraz z czołkami możemy sobie przejść do menu systemowego Minimiga, gdzie możemy go zresetować. Możemy również wejść sobie w ustawienia, gdzie możemy ustawić rodzaj chipsetu, który mamy, tryb PAL albo NTSC, chipset ECS, OCS i OCS z 1000. Możemy wybrać tryb turbo procesora 000 albo 010. Niestety żaden z posiadanych przeze mnie procesorów nie był w stanie pracować w trybie turbo. Tutaj możemy sobie wybrać różne częstotliwości. Od 14 aż do 60 MHz. Jak mówię, nawet na 14 MHz żaden z moich procesorów nie chciał działać. Tutaj właśnie widzimy możliwość skonfigurowania pamięci, czyli możemy sobie dowolnie skonfigurować ilość pamięci chip, slow oraz pamięć fast, którą można mieć albo nie mieć. No i można też wybrać plik kickstartu, ponieważ może być ich kilka i możemy sobie bez potrzeby żonglowania kartami SD te kickstarty podmieniać z poziomu tutaj samego menu. Tutaj mamy zakładkę odpowiedzialną za emulowane stacje. Tutaj możemy wybrać ilość emulowanych stacji, prędkość albo fast, albo Normal to jest 20 kB na sekundę, które zazwyczaj wyciągają amigowe stacje. Fast jest dwa razy szybsza. Tutaj mamy emulację twardego dysku. Tutaj sobie można wybrać emulowane twarde dyski. Po prostu pokazujemy stosowny plik do partycji. Jak widać, można emulować dwa dyski. Możemy też podmienić z poziomu urządzenia bez potrzeby podłączania zewnętrznego komputera. Możemy sobie przeprogramować układ ARM. Możemy również wybrać sobie inny rdzeń dla naszego Minimiga. Jak tutaj właśnie widzimy, częstotliwość pracy trybu turbo jest zdefiniowana właśnie tutaj. Tu akurat 17 MHz, tutaj jest 21. A oczywiście normalny tryb to jest właśnie te 7,09 MHz. Tego nie będziemy zmieniać, gdyż jak powiedziałem, to powoduje zawieszenie się dokumentnego komputera. Może kiedyś, jak uda mi się kupić inną wersję procesora 000. No i teraz czas na wypróbowanie czegoś szybszego, gdyż możemy tutaj zamienić procesor 000, który przecież znajduje się w zwykłej, takiej samej jak w Amidze 500 podstawce. Możemy wymienić go na jakąkolwiek kartę turbo, którą do tej Amidy 500 można by zamontować. No, z kart, którymi ja dysponuję, myślę, że najlepszą jest karta 68030TK. No i taką kartę właśnie zaraz tutaj założymy. Wyłączamy. No tutaj wyjęcie nie będzie takie proste, jak by było, gdybyśmy nie mieli tej obudowy. Nie można nic tutaj płaskiego włożyć, ale myślę, że moje zagięte szczypce chirurgiczne będą idealne. No, nie było aż tak źle. No i tutaj widzimy, proszę, karta 68030TK. Już z przygotowaną kartą CF. Umieszczam ją tak samo dokładnie, jak wam idę. 500, żeby nie złamać żadnej nóżki, żeby nie przesunąć tego. No i oto jest. Z powrotem podpinam zasilanie, ponieważ przed zmianą, założeniem karty go usunąłem, ponieważ ostrożności nigdy nie wiele. I można włączyć. Zaświecają nam się wiotki. Zaczynam pracować kartę CF w karcie 030TK. Teraz po wczytaniu kickstartu do lokalnej pamięci na karcie Turbo nastąpił reset. Tutaj wszystkim zarządza
program MAPROM. Tutaj konfiguruje nam kartę. No i jeszcze raz system notuje. No, system nam się uruchomił. Widzimy teraz, że jest znacznie więcej pamięci. Ona jest jeszcze doczytała tapeta. Na odbęczu akurat w tym wypadku zupełnie niepotrzebna. No i zobaczmy, jaką tym razem dysponujemy prędkością. To jest troszkę więcej teraz partycji. Testy. Stare dobre sysinfo. Tym razem widzimy, że mamy procesor 6830, procesor, no wszystko to, co tam było. Włączamy speed. Jak już mamy również koprocesor, to pojawi nam się wynik koprocesora. Pojawił się, no i mamy takie klasyczne wyniki karty 6830 TK, czyli prawie 20 razy szybciej od AMD500. Jeżeli sobie popatrzymy na dyski, to się też pokaże nam ciekawa rzecz, że widzimy zarówno wszystkie trzy partycje, które są tutaj zamontowane na karcie CF, na karcie Turbo, oraz ta partycja, która również była widoczna przy użytkowaniu MiniGa z procesorem 68000, czyli ta, która się znajduje na karcie SD, która jest wsadzona w samego MiniGa. Ona sobie, oczywiście prędkości tych partycji są zupełnie różne. Jak sobie klikniemy na tę pierwszą, czyli tę od MiniGa, zobaczymy, jaką ona ma prędkość. No to szału nie ma, mamy 800 kW na sekundę. Natomiast partycja na karcie CF, na karcie Turbo, no jest ponad 10 razy szybsza. No to skoro już nam się to tak ładnie wczytało, no to może byśmy jakąś grę sprawdzili. No więc tutaj na partycji POG jest to beginner. No to może robot. Zobaczymy, jak ten robot odbywa. Taka strzelanka. Nie wiem, na ile pamiętacie. No oczywiście, oczywiście gra wczytuje się z VHD Load. No dobrze, możemy z tej gry wyjść. No i wróciliśmy do systemu. Jak widać, całkiem sympatycznie to działa. Właściwie tak jak Amiga 500. Kompatybilność jest prawie stuprocentowa. Prawdę mówiąc, znalazłem tylko, że tam cywilizacja miała pewne problemy z dźwiękiem, przy czym to były problemy jak najbardziej nie uniemożliwiające gry. Można generalnie grać. No, możemy też na przykład odpalić Amigę. Też bardzo przyjemna gra, dlatego dosyć trudna, zręcznościówka. Moim zdaniem jedna chyba z najładniejszych gier zrobionych na Amiga 500, najładniejszych graficznie. Też bardzo ciekawa bardzo ciekawa muzyka, bo to jest muzyka autorstwa również autora muzyki do Tarika. Thank you.
jak widać, minimig wyposażony w kartę 68030TK działa naprawdę bardzo fajnie, w niczym nie ustępując Amidze 500. I tutaj chciałbym wam pokazać, jak działa minimig z Pistormem. Niestety ten film zrobiłby się już bardzo długi, dlatego zdecydowałem o podzieleniu go na dwie części. Więc na dzisiaj kończymy, ale spodziewajcie się niedługo, ponieważ ta część już jest zrobiona, kolejnej części, gdzie pokażę wam, jak minimig działa z Pistormem. Cześć!